przekażemy jej je mamie Arusza, czyli pani Basi. Już po raz trzeci w Ogrodzonej odbył się mikołajkowy piknik dla dzieci. Ta wspaniała, oddolna inicjatywa cieszy się naprawdę sporym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców Ogrodzonej, ale i z całego naszego powiatu. Cała impreza i wszystkie atrakcje organizowane są całkowicie charytatywnie. A to wszystko po to, by pomóc ciężko choremu Arusiowi i jego mamie pani Basi z Ogrodzonej. My sami nie wiemy, jak to się stało. Po prostu to chyba wyszło z naszego serducha, ale my do tego wszystkiego nie jesteśmy sami. Do tego wszystkiego, co tutaj się dzieje i co się dzieje trzeci rok, przyłączyli się do nas nasi mieszkańcy, sąsiedzi i wszyscy znajomi. I myślę, że temat ogólnie się przyjął i chcemy tutaj być każdego roku. Głównym celem tego wydarzenia jest to, że mamy tutaj naszego sąsiada Arusia. Jest chory, jest cała historia opisana, więc nie będę tutaj powtarzać dlaczego. Natomiast pieniążki zbieramy właśnie na rzeczy dla niego, na lekarstwa, na to, żeby mama mogła godnie się nim opiekować. Tyle potrzeb jest, że trudno powiedzieć, na co to wszystko będzie przekazane, natomiast na pewno będzie to dobrze wydane, wiemy o tym, wiemy, bo jest to bardzo, bardzo potrzebne. Jak to robicie, że tak ludzie z chęcią do was dołączają? Dobre pytanie. Mamy bardzo dużo przyjaciół, znajomych, klientów, którzy chętnie nam w tym wszystkim pomagają, sąsiadów. Bez nich wszystkich by tego nie było. My same nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Więc wszystkim tutaj z całego serca dziękujemy za to, że jesteście z nami, że pomagacie nam w tym, no i że chcecie przychodzić tutaj co roku, no i wrzucać do tych naszych puszeczek. Dziękujemy. Niestety zbyt silny wiatr uniemożliwił Mikołajowi przylot, dlatego zdecydował on, że przyjedzie drogą lądową. Widziałam Mikołaja i mam na imię Zosia. A co ci Mikołaj dał? W przedszkolu mi dał główkę do stylizacji i kilka słodyczy. A tutaj ci się podoba? Podoba mi się bardzo. A co najbardziej? Najbardziej mi się podoba to, że tutaj przyjechał Mikołaj. Tak? Tak. A co jeszcze? Podoba mi się też to, że jest tu tyle do zwiedzania. Tak? A co już pozwiedzałaś? Dzisiaj pozwiedzałam karetkę i jeszcze też pozwiedzałam dzisiaj watę cukrową i jeszcze dzisiaj kupiliśmy zabawki. Mikołaj. A tobie? Że mogę się bać z kumpelami. Tak? Tak. A pozwiedzałeś coś tutaj? Co? Co widziałeś? Gdzie byłeś? W straży, w karetce, w policji i... Co było najfajniej? To tir. Tak? Mhm. A tobie co się najbardziej podobało? A, wszystko. Wszystko? Skąd państwo do nas przyszli? Z Dębowca. I co się tutaj najbardziej podoba? Co się nam podoba? Mikołaj? Nie? Renifer? Co ci się podoba? Nicholat. Tak? Bardzo fajny jest klimat, bardzo fajni ludzie, jak co roku. Jest miło, przyjemnie. Wszyscy się dobrze tutaj widać bawią. No i tak trzymać. Z roku na rok, jak to się mówi, idzie wszystko z większą pompą. Witamy. Za kogo ty jesteś przebrana? Za Mikołajkę. Tak? A co tu robisz w ogóle? Bo mam dzisiaj urodziny. Tak? A skąd jesteś? Tutaj z bloku. Tak? I co ci się tutaj najbardziej podoba? Plac zabaw i cały blok. A to jest kto tutaj? Mój brat. Podoba ci się tutaj? Nie. Wszystko, wszystko. Organizacja i coś jest dla dzieci, no. Wszystko jest. Jest wspaniała atmosfera po prostu. A skąd pani jest? Tutaj, z bloków, tak. W roku pani tutaj jest? Nie, w zeszłym roku mnie nie było, w tym roku jestem. Nie było mnie akurat, no. W tym roku jestem i przyszłam z wnukami. Bardzo jesteśmy zachwyceni. Tak? Tak. Pierwszy raz? Pierwszy raz. Ile państwo tutaj? Tu są dzieciaki? Dzieciaki, tak. Jak masz na imię? Olaf. Co ci się tutaj najbardziej podobało? Przyjazd Mikołaja. Przyjazd Mikołaja. A widziałeś jeszcze jakieś inne atrakcje? Byłeś gdzieś? Nie. Jak nie? A co masz na nosku?
No byliśmy ciekawi, chcieliśmy zobaczyć Mikołaja. Mhm. Co, podobał się Mikołaj? Tak. A co najbardziej ci się podobało? Renifery. Renifery. A jeszcze jakieś inne atrakcje? Mikołaj. Cześć chłopaki, co tu robicie? Nie wiem. Idziemy do Tira. Do Tira? A skąd przyszliście tutaj? Ogrodzen. Ja z Cieszyna. Cieszyna, a ty jesteś? A ja mieszkam obok szkoły. Tak? I co najbardziej ci się podoba? Tir. Więc Tir się najbardziej podoba? A Mikołaja widziałeś? No. Podobał ci się? Tak? Tobie? A mi prezent. Tak? Co dostałeś? Ja jeszcze nie wiem, ale w szkole to były fajne. Aha. Podobał ci Mikołaj? Mhm. No, tak. A co najbardziej ci się podoba? Nie wiem jeszcze. Jeszcze nie wiesz? A mamie co się najbardziej podoba? No wszystko, taka organizacja na cel charytatywny dla Arusia, no. Tak, tak. I zbiórka, i pomoc. No. Jesteśmy już trzeci rok z rzędu. No i w sumie mieszkamy blisko, znamy tą rodzinę i chcemy pomóc. A co się najbardziej podoba tutaj? Wszystko. Organizacja, Mikołaj. No i to, że pomagamy. Tak. A chłopaki, podoba się? Podoba się? Tak. Ten jeszcze malutki jest, on jeszcze. Podoba ci się, Marcinku? Podoba? Co? On jeszcze malutki, maroczek i pół. Tak. Atmosfera. Atmosfera, który raz tutaj? Trzeci. Trzeci raz, czyli stały klient, tak? Tak jest. A tutaj? Ja jestem pierwszy raz. Co najbardziej się podoba? Sama inicjatywa, pomysł, żeby pomagać ludziom. Super, jesteśmy zadowoleni bardzo. Szkoda, że Mikołaj tylko nie leciał, no ale... No, warunki niestety nie napisałeś. No. No jedzenie jest dobre. Atrakcje. Tak? Które atrakcje najbardziej się podobały? Chyba ta fotobudka. Tak? A tobie kolego z wąsem? Bardziej mi się podoba, no fotobudka, wata cukrowa i Mikołaj. Tak? Tak. A tutaj co tobie się najbardziej podobało? No właśnie też ta fotobudka. Tak? Masz tak. Zdjęcia z fotobudki? Tak, mamy. A tobie co się podobało? Mikołaj i fotobudka i malowanie twarzy. No ładnie, jesteś bardzo ładnie pomalowana. Jak informują organizatorzy, jeśli ktoś nie zdołał odwiedzić Świętego Mikołaja w Ogrodzonej i wesprzeć chorego Arusia, to nadal jest możliwość dokonania przelewu na konto bankowe z dopiskiem dla Arusia z Ogrodzonej.